Jerzy Kowalski, mistrz Polski wyścigu na ergometrze, waga lekka. Czy to jeden z twoich ostatnich tytułów w kraju, bo mówi się o zakończeniu kariery? Tak, zdecydowanie. Jest już to mój ostatni sezon, tak jak już zapowiedziałem. Generalnie waga lekka po igrzyskach kończy się jakby i nie będzie jej w programie dyscyplin olimpijskich, stąd też ułatwiła mi tą decyzję, ale też już jestem dość doświadczony, ta decyzja już jest przemyślana. Szkoda, kiedyś coś się kończy i cieszę się, że mogę to w ten sposób zakończyć. Czy będziesz startował w międzynarodowych regatach w tym roku? Tak, za miesiąc jestem zgłoszony jeszcze do Mistrzostw Świata na ergometrze, które popłynę wirtualnie już w Portugalii na obozie. No i oczywiście, no, główne cele są kwalifikacje na ten moment, a po kwalifikacjach jak zobaczymy, oby Igrzyska Olimpijskie. Właśnie w tych kwalifikacjach olimpijskich z kim w deblu? Myślę, że jeszcze te kwalifikacje się toczą i to będzie decyzja trenera. Oczywiście, jeśli znajdę się tam w składzie, to będę się cieszył i będę pomagał, ile będę mógł. Czy ewentualny awans na Igrzyska Olimpijskie może jeszcze zmienić decyzję? Nie, już obiecałem żonie, że decyzji nie zmienię, powrót do domu. Czy Jerzy Kowalski może zostać trenerem po zakończeniu tego? Czy też nie, bo żona? Nigdy. Tak naprawdę mam już swoje jakby plany, które mam nadzieję, że wdrożę w życie, a czy będę trenerem? Lubię to robić. Interesuję się nadal wioślarstwem i może bym się czuł, ale nigdy nie mów nigdy, jak to mówią, ale no, troszkę tych wyjazdów w życiu było i chciałbym troszkę pobyć w domu. A prezes Stefan Janeczek nie proponował ci jakiejś pracy? Jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat i ja też jestem, swoje życie układam jakby pod Toruniem, więc też ten dystans troszkę dzieli, więc no też ciężko by to było połączyć. Czy ewentualna funkcja w klubie do Pokuszkica na razie odpada? Jeśli będę mógł pomóc, to ja zawsze pomogę i zawsze klub może na mnie liczyć. Ale to są plany jakby długosiężne, więc na razie skupiam się na wioślarstwu i jako czynnym wioślarzu. Póki co gratuluję i oczywiście życzę paszportu. Dziękuję bardzo. Thank you.